Witam wszystkich przed zbiornikami. Dzisiaj będzie Talon na topie. Ostrzegam, że to jak ktoś lubi Talona albo gra dużo Talon, to niech nie ogląda, bo mogą go nerwy złapać w tej gierce. Ale nie ze względu, że Talon jest u mnie słaby, tylko że to będzie Talon inny. Talon pod atak, speed i pod fightera, nie pod asasyna. Dawno nie miałem ochoty coś śmiesznego zagrać. Why you pick Talon for top when you can't throw him plus you take Conqueror? No flame, just asking. Już mnie patrzcie, już mi gnoją. Chłopy nie wiedzą, że coś takiego istnieje jak Talon ten. No to ma sens, bo on nie ma takich dużych cooldownów, jeśli te pomaksowane są te spele. A stopa i tak się fajnie roamuje. Tylko szkoda, że na GPK gram świnie. Wolałbym jakiś melee matchup na górze. Znaczy GPK jest melee matchupem, ale zobaczycie, jak będę podchodzić do mnie, to on psiu, 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 psiu. Więc będę musiał zagrać to defensywnie ten matchup niestety. No bo co do miniona podejdziecie, to jest od razu trz, trz, ale GPK jest fajny, wygląda, co on gada. On was strzela, wy zsiecie go i wychodzi na zero. Nikt nie traci, nikt nie zyskuje tak naprawdę. A na katę to on coś czuje, że umrze zaraz. Plus Talon ma największy burst chyba na drugim poziomie, jak z pasywem sprokuje. Ja to muszą te spele uderzyć? Ile? 3 razy, ale 6 sekund to trwa, dobra. Ja mam czerwone drzewko i Conquerora właśnie, no wiem, że na mnie krzyczą już typy. A patrzcie, jak stoi w krzaku, to nikt we mnie nie strzeli, to jest 200 IQ. O, nie musiałem kubrać. Tylko Ramuska też się trochę boję, jeśli mam być szczery. Bo tu są ściany, są alkowy, więc mogę tu poskakać trochę, ale nie bez szału to jest jakoś. On się z many wypizga, ma jeszcze 3 poty. To jest dobre na GP górze, jak ma to nie da się podejść w ogóle. Ale go też mogę zabić tak naprawdę, bo Xil jest w dżungli tam. Dobrze, to uniknąłem, tylko kurde. Mogą to uderzyć, a spieprzyłem, do stanienia się nie przebije. Mam jeszcze dużo podek, ale ja też mam sporo many, więc nie ma co tragedii. Tylko nie mam pojęcia, gdzie jest Rammus. Tak patrzę na tą minimapę, ale nie widzę chłopa. On jest do zabicia. Bo Q Talona oczywiście jest doskokiem, ale jak bijecie tak z metra w twarz komuś, to macie kryta wtedy zawsze. Baw się podwierzę z tym. W będę maksować na pewno. Jest Talon jest mocny, tylko nie mogę sfidować. No, musi był na midzie. O, jest za głęboko tam. Też nie gram TP-ka, muszę na to patrzeć, o tym pamiętać. Jak on tak teraz podchodzi, to mogę w niego wbić, szczególnie mu się pota skończy, bo będzie chciał w kół miniona dawić. Tylko to ma taki zasięg, to ma większy zasięg mojego skoku. To ma sens, pójdziemy w jakąś trynitkę. Nie wiem co jeszcze, pomyślimy, jakby to był AP, to bym Wicenda złożył, ale tutaj nie widzę sensu. Teraz mogę w niego skoczyć, abym miniona stracił. Ja tu w CS-ach wygrywam hardę. Ma ten movement speed też na tym pasywie, to nie jest takie dla mnie przyjemne. I muszę warda postać, bo mam strasznie linię słabo ustawioną. Przyjdzie Rammus, i tak małą nadzieję dla siebie widzę, ale on już nie ma many, nie ma potek. Nie zdążyłem dobić tej beczki. No, nie ma teraz tych staczków. Ja to czuję Rammusa w kościach, więc chyba się cofnę trochę, na stracę minionów. Nie wiem, czy to jest dobrze, że to robię, ale chciałem tylko zobaczyć, czy jest tu w krzaku. No i do zabicia ten giepek, to jest śmieszne. O, muszę to przepuszować. Skoczki. Widziałem go, ale się zawahałem znowu, czy nie zabić tego GPK. Chyba bym go na flashu zabił z Ignite'em, tak mi się wydaje, więc możliwe, że spieprzyłem. No tam jest Rammus teraz. Bez tej pasywki to tyle nie bije. A jeśli GPK jest low, to Rammus nie może podejść, tylko teraz na TP-ku może podejść, to wpuszujemy to. Chociaż mogę to już w sumie tego nie puszować teraz, bo ma TP-ka, no tak. Ale mam manę na drugie W, więc sobie to spuszuję.
Ale idź za plecy, Talon, jak ci proszę cię o to. Mam Erkę, to się w ogóle nie boję. Bez TP-ka, pan Giepek. Nie ma tragedii, Koshina właśnie kupił, to jest taki mały power spike dla tym ziomku. Normalnie na widzie się Talon gra, to się te mobility ony się składa i się zapieprza po całej mapie. Też myślałem, że buta teraz nie kupić, ale potrzebuję AD jakiegoś, bo ten Shin mnie teraz spowolni. Nie, masz bazowego, ma duże bazowe obrażenie, więc ten Shin będzie bić. Shin będzie bić. I jeszcze będzie ten. Ale nie wiem, czy będę Steraka składać. Sterak też byłby spoko. Kurde, na horcie stoi i się patrzy, Rabus, robisz mi... No bot ma prio, więc dobrze, że robi. Mogą zamknąć tego chłopa. Tylko oni mają już chyba arki GPK-a, więc to niestety GPK im pomoże, ja trochę nie pomogę, no. Ale jest 6-1 na razie, chłopy. Dawaj, GPK, bijemy się. Za mało scoutu to jest trochę. Amazing gameplay. No, Erki nie wykastował. Nie wiem, czemu nie wykastował. Byłem gotowy zengage'ować na tej Erce, ale jeśli on nie wykastował Erki, no to sorry. Spierdzielił trochę chłop. A mógł to wygrać, jakby szybciej Erkę wykastował. Znaczy, ja chciałem zbaitować jego Erkę, bo moja ma dużo krótszy cooldown. Chyba, że rzucił ją na bota, ale mi się wydaje, że przed śmiercią ją kastował. Dlatego idealnie nie zagrałem, a i patrzcie, i tak umarł. Ale pasywkę chyba sprokowałem po Erce. Dobra, dał sesiana Rams. Duży cooldown mają te ściany. Jak się jest żółte, to znaczy, że cooldown schodzi, nie? Ale nie mogę skoczyć jeszcze, tak? Tak, ale cooldown schodzi za niedługo. No nie grałem dawno Talonem. Kręci się kuleczka. No sobie mogę podejść z nim, jest ten talent, powinien tak podchodzić, plus tam jest dużo ścianek. To stracę z góry to wave'a. On jest na golemach teraz. On jest tutaj. Więc jak gdybyś skoczył sadzonką, a ja tutaj, to byśmy go zabili. Na wardzie mnie nie widział, bo tutaj ward poleciał. No właśnie. No ten Rams długo robi te golemy, a wiedzieliśmy, że tam jest. Bo się było słychać, słuchaj, że się kręci na lewo. Szkoda, że się z tej gierki stomp robi, no ale nie. Winek to winek, nie, ale... Ja chcę mój build sprawdzić. Wave clear ma, tego Tiamata nie potrzebuje. Ten tu już beczki rozkłada. Zrobię mu coś tam reczko. Albo to można anulować też, nie? Nie, tak strzelam, bo myślałem, że na midzie coś będzie, ale katana bota poszła, tam już jest za daleko dla mnie. Trochę legendy są, nie wiem dlaczego. Zawsze na nagraniach muszą być legendy. A 440 MS-a. Brzmi bardzo szykownie. Nie wiem dlaczego. Przed chwilą grałem i nie było w ogóle i teraz mi skoczyło do 300. Mam nadzieję, że to spadnie, bo nie wytrzymam psychicznie. DDoS-y w najsilniejszego zawodnika z drużyny oczywiście. Fajnie go spizgałem nawet. Nie ma tabików, ale no w sumie dobra, nic nie ma. Bo buta kupił. Ja to trzeba kupić tabiki szybko dosyć. No kurde, no... No nie wiem, Talon jest jedną z tych postaci, że albo mu wyjdzie te early i zaora linię, albo będzie po mapie chodzić, albo nic nie będzie robić, potem będzie mieć ciężko w grze coś zrobić. On jest niby asasynem, ale nie jest tak dobrym asasynem jak Zed, moim zdaniem. Ale fakt, że no potrafi zaskoczyć i wbić obrażenie.
Tylko jest dosyć przewidywalny. Wiecie, że za ściany wyskoczy. Plus ta animacja tego skoku jest trochę taka głupia. Ja tak by się na bota teraz przydał. No ale niech tyrają, no to jest stomp. O Boże. Nie uciekniesz razem, będę musiał tym talonem grać. Może nie dadzą w 15 minucie i nie będzie ich narzekać, że odcinek ma 2 minuty. Ten się już wkurzył. Nie, to jest stompik cholerny. Bot ma ile? 8 killi zrobili. Mid z dżunglą zrobili też 8. Ja 2 solo, wszystkie linie u nich przegrywają. Jest Trinity Force, można dać na miniaturkę już. To się nie liczy jako ściana? Bo po inhibitorach nie wiem, jak mogą skakać, tylko to jest taki krótki skok, ale no daje coś. No jak Vat już soluje katę, to coś jest nie tak. No teoretycznie nie powinien, no bo się cholernie dużo leczy, ale katę ma grywy słońce wbudowane w erkę, nie? Dobrze pamiętam? Więc no takiego błada to powinno dużo dawać. No, ale fakt faktem, że on ma pula i po prostu może tego nie dostawać chyba tych obrażeń. Ja mam teraz power spike, panie GP, kupił tabliczki. Zobaczymy po tabliczkach, jak te obrażenia wyglądają. Bym jeszcze pinka kupił. Mógł to skakać, ale nie chcę tych skoków marnować, nie? Tych cooldownów bijać na ściany. Jak nie muszę. No też Shamusa nie wiem, czy zabije w tej dżungli, chociaż nie ma zero armora. No bo pod wieżem już stoi, no i się śmieje ten... Już jest śmianie się. Dobra, na mida idziemy. Bo nudy. Jeszcze jest powietrzna mapa, to idealnie do talonka. Fajnie. Te kurczaki też zrobię. A nie zareagowała ta Katarina, ale nie miała do czego skoczyć za bardzo. Gepek nie puszuje. Mogą mnie zamykać z Ramusem. A tu jeszcze mam skok jeden, więc... Nie wiem, co Stalone mogliby zrobić. Jest okej, chyba, jak jest teraz. Tylko mi się wydaje, że jest po prostu dużo innych pików podobnych do niego, które lepiej działają. Na przykład Kiana jest moim zdaniem 3 razy lepsza, jest podobna do niego. Tylko, że jeszcze ma CC. No, jest, tak? Jest tak, no, nie zgodzicie się ze mną. Znaczy, musicie się ze mną zgodzić, że tak jest. No, złożyłem berserki, żeby być attack speed. A sobie złożę chyba Mercę na to mi, Timek. No, jakiegoś tamta dostanę, jeszcze przegram. Mógłbym berserki złożyć, ale nie mam żadnego Restila za bardzo, już Conquerora mam. Ramus się już dobrze bawi, widzę. Kręci się. No tak, no tak patrzę, to Kiana jest 2 razy lepsza od tego Talona, bo obrażenia ma podobne. No trochę może mniejsze, umówmy się, już tak nie będę tego Talona gnoić. Ale do tego ma CC i niewidzialność, i tą niewidzialność to samo, co on ma na RC, tylko że ona to ma co chwilę. I do tego właśnie CC jeszcze. Plus ma szybsze te spele wszystkie. Pomyślcie, że ja mam talonem właściwie, że rzucę Q na kogoś i rzucam QW i te Q nie, zawsze, i te W zawsze trafia w przeciwnika. Kiana coś takiego ma, to jest tak głupie. Jest jedyne, co mi się w niej podoba, tak to jest fajny champion, ale to, że ona zawsze trafia tym Q, jeśli robi do kogoś doskok point and click, to jest tak idiotyczne dla mnie. Bo to nie ma żadnego odplayu na to. Nie, za późno rzuciłem Ignite. Ale mogę jeszcze nawrócić jeszcze raz. Dobra, trochę odwaliło mi już. Ja tej pasywki nie ściągam, ale no nie wbiję tych 3 ataków. Nie, tabliczki mu dużo dały. Tabliczki jednak kontra na wszystkich adeków. 12, no jak ja się biję z samych ataków. Nie ściągnąłem pasywy chyba. To jest jedyna pasywka, której nie widzę na jakimś, czy ona jest już. Bo to jest taka animacja krwawienia z 2012 roku i tego nie widzę za bardzo, jeśli mam być szczery. No ale sobie już mogę trollować, bo się gierka kończy. Niestety. Ale nie sprawdzę tego teraz. Znaczy on będzie dobry, bo to teraz mówię. On będzie dobry, bo to jest... Jeśli macie jakąkolwiek postać, składacie pod ataki, a macie niewidzialność w buildzie i doskoki i mobilność, to będzie dobre. Tylko, że będzie squishy, nie? No ale no... Jak macie te niedoskoki i to będzie fajne. Tylko czemu to się w 15 minucie kończy ta gra? Lucian sobie władcę pierścieni zrobił.
Zrobimy zapasowy odcinek. AGP mnie zabił i teraz już tam kozaczy na czacie. No dobra, to będzie taki odcinek, że jak nic nie będę mieć do wrzucenia, to wrzucę, wiecie? Może nagram tego Talona jeszcze raz, ale jeszcze z parę pigłów, które chcę pograć. Mam nadzieję, że się odcinek krótki podobał. Przepraszam, ja się żegnam.